Stanowisko koła Porozumienie przedstawi pan poseł Jarosław Gowin. Bardzo proszę, panie premierze. Panie marszałku, panie ministrze, panie i panowie posłowie. Polski Ład to wielkie uderzenie w klasę średnią. Polski Ład w warstwie podatkowej to jest socjalistyczne oszustwo. Pod płaszczykiem nieznacznego obniżenia podatków dla mniej zarabiającej części społeczeństwa uderza się w ludzi ciężko pracujących, przedsiębiorczych, twórczych. Pierwotny projekt, kategorycznie oprotestowany przez Porozumienie i przeze mnie jako ministra odpowiedzialnego za gospodarkę, przewidywał drastyczne podniesienie podatków dla milionów przedsiębiorców o 50%, coś niespotykanego w skali świata cywilizowanego. Pod wpływem fali krytyki ze strony przedsiębiorców, ze strony ekspertów, ze strony samorządowców, ze strony nawet związków zawodowych, pod wpływem także protestu Porozumienia, rząd częściowo wycofał się z tych rozwiązań skrajnie szkodliwych. Ale planowana podwyżka obciążeń podatkowych nadal jest bezprecedensowo wysoka. I co teraz mają zrobić przedsiębiorcy, którzy nagle z dnia na dzień od 1 stycznia będą musieli płacić podatki o około 30% wyższe? Będą albo zwalniać pracowników, albo likwidować swoje firmy, albo przerzucać koszt podniesionych skokowo podatków na klientów, podnosić ceny swoich produktów i usług. W ten sposób pogłębi się coś, co już dzisiaj jest zmorą dla milionów polskich rodzin. Pogłębi się drożyzna. Na Polskim Ładzie najpierw stracą przedsiębiorcy, a potem stracimy wszyscy, zwłaszcza ci najmniej zarabiający, bo oni najboleśniej odczuwają wzrost cen. Polski Ład jest zaprzeczeniem strategii odpowiedzialnego rozwoju. Słusznie zwrócił na to uwagę pan poseł Bosak. Polski Ład sprawia, że coraz mniej opłaca się pracować, a coraz bardziej opłaca się żyć na koszty państwa, czyli ogółu obywateli. Porozumienie było do niedawna częścią obozu Zjednoczonej Prawicy. Jednym z haseł Zjednoczonej Prawicy, jednym z naszych sztandarów, był sztandar patriotyzmu gospodarczego. Tymczasem Polski Ład uderza przede wszystkim w polski kapitał, w mikro, małe, rodzinne polskie firmy, które przez 30 lat były kołem zamachowym rozwoju gospodarczego. Wiele mówiono o tym, jak nie należy stanowić prawa i tutaj mamy świetną ilustrację zaprzeczenia konstytucji dla biznesu i wszelkich zasad racjonalnej legislacji. Owszem, są w Polskim Ładzie rozwiązania pozytywne, postulowane przez Porozumienie, podniesienie kwoty wolnej od podatku, podniesienie wysokości pierwszego progu, ulga dla klasy średniej, jeżeli chodzi o osoby zatrudnione na umowę o pracę, ale generalnie skutki Polskiego Ładu będą dla polskiej gospodarki, polskiego społeczeństwa opłakane i mówię to z pełną odpowiedzialnością jako do niedawna minister odpowiedzialny za gospodarkę. I kończąc, chcę powiedzieć, że Marek Suski nie wygra wojny o media ze Stanami Zjednoczonymi. Jarosław Kaczyński nie wygra wojny o sądownictwo z Komisją Europejską, a premier Mateusz Morawiecki nie wygra wojny o podatki z prawami ekonomii. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.